Filmiki ukazujące codzienność pracy programistów i programistek są bardzo popularne. Często możemy na nich zobaczyć wypasione biura, darmowe stołówki, wydarzenia integracyjne i wiele innych bajkowych ujęć. Sam bardzo lubię te filmiki, bo dzięki nim społeczeństwo poznaje świat IT od kuchni. Tylko że jest jeden mały szkopuł. Prawdziwa codzienność branży IT tak nie wygląda. Jasne, nawet w Polsce istnieją firmy z super benefitami, jednak zdecydowana większość firm oferuje znacznie bardziej przyziemne warunki. I to prowadzi do pewnych problemów. Po pierwsze, osoby nie mające na co dzień styczności z tą branżą, po oglądnięciu wspomnianych filmików, trwają w przekonaniu, że praca wszystkich programistów i programistek to jedna wielka zabawa i sielanka. W sumie ciężko im się dziwić. Pamiętam, że kiedy jeszcze nie miałem o świecie IT zielonego pojęcia, to po obejrzeniu takich filmów miałem podobne odczucie. Po drugie, osoby, które zainteresowały się IT i chcą w nim zacząć swoją przygodę, często mają mocno wygórowane oczekiwania na starcie. Zamiast skupiać się na znalezieniu firmy, w której będą mogły się rozwijać i dużo nauczyć, skupiają się na znalezieniu firmy, która oferuje owocowe czwartki i darmowe spa. Ja mam na imię Filip, zajmuję się programowaniem, a na kanale Jak Zacząć Programować staram się pokazać pracę programistów i programistek od kuchni. Dlatego dzisiaj wspólnie oglądniemy 3 filmy, które ukazują codzienność w branży IT. Postaram się pokazać i wyjaśnić, o co w nich chodzi, powiedzieć, co tak naprawdę jest realne, a co nie, no i przy okazji odpowiedzieć na pytania, które mnie bardzo nurtowały przed tym, jak zacząłem swoją przygodę z branżą IT. Serdecznie zapraszam. Nie będziemy oglądać całego filmiku, tylko poszczególne sceny, ale jeśli chcielibyście oglądać cały filmik, no to link do niego znajdziecie w opisie. Warto wejść i przede wszystkim zostawić lajka albo subskrypcję autorowi i autorom kolejnych filmów, no bo zrobili naprawdę super robotę i w fajny sposób pokazali życie IT od kuchni. Ok, zaczniemy sobie od pierwszego filmiku, czyli dnia z życia programisty stażysty w San Francisco. No właśnie, zacznę od rzeczy, od tematu, wokół którego będzie orbitował cały ten odcinek. No bo filmy, które będziemy tutaj wspólnie oglądać i w ogóle filmy, najpopularniejsze filmy przedstawiające codzienność w branży IT, to właśnie filmy pokazujące pracę osób w wielkich firmach, takich jak Google, Facebook, Amazon, Netflix. Są to firmy stacjonujące głównie w Dolinie Krzemowej, mają ogromny kapitał i już nawet nie tylko swoje biurowce, ale po prostu takie swoje mini miasteczka, kampusy, w których ludzie pracują. Nie chcę tutaj nikogo demotywować, ale patrząc na to czysto statystycznie, to prawdopodobnie nie będziemy pracować w takich miejscach i to jest najważniejsza rzecz, którą bym chciał, żebyście zapamiętali. To, że ktoś pokazuje pracę w jakimś miejscu, które wygląda jak Nibylandia i jest naprawdę turbo nowoczesne, to nie znaczy, że wszyscy programiści i programistki pracują w takim miejscu. Zwłaszcza w Polsce, gdzie no nie mamy takiego zagłębia potężnych firm. Jasne, są firmy, które mają swoje obrandowane biurowce i wieżowce, są firmy, które mają super nowoczesne biura, ale jest wiele firm, które po prostu wynajmują jakąś przestrzeń biurową albo nawet pojedyncze pokoje w takich przestrzeniach. Są nawet firmy, które wynajmują pokoje w kamienicach i warto mieć tego świadomość, że to, że pracujemy w IT, to, że jesteśmy programistką lub programistą, to nie znaczy, że pracujemy w turbo wypasionych, nowoczesnych wieżowcach. No i właśnie, jedna z rzeczy, która mnie zastanawiała, zanim jeszcze zacząłem pracować, to była kwestia sprzętu. No bo jak widzicie, tutaj kolega przychodzi i wyciąga laptop ze swojego plecaka, to znaczy, że miał go w domu. No i teraz jak to wygląda w rzeczywistości? Jeśli chodzi o polski rynek IT, to są najczęściej 2 scenariusze. Albo jest to sprzęt firmowy zakupiony dla nas przez pracodawcę i pracodawca zazwyczaj nie ma problemu z tym, żebyśmy taki sprzęt firmowy brali do domu. Możemy wtedy popracować jeszcze wieczorem albo po prostu porozwijać się, pouczyć, czy nawet porobić jakieś rzeczy niezwiązane z pracą, tak? Żaden pracodawca prawdopodobnie nie będzie was ścigał za to, że przeglądniecie na komputerze firmowym Facebooka, sprawdzicie maila albo nawet poglądacie Netflixa. Znaczy wróć, bo na pewno są jakieś firmy, które mają bardziej restrykcyjne zasady, więc proszę ustalcie ze swoim szefem albo szefową, jak to jest w waszym przypadku, żeby potem nie było na mnie. Druga opcja jest taka, że jeśli jesteście zatrudnieni na kontrakcie B2B, to prawdopodobnie macie jakiś swój sprzęt i to z nim przychodzicie czasami nawet do biura współpracować z daną firmą. Okej, jest 9 rano i już zaczyna się lekki rozjazd pomiędzy rzeczywistością a tym, co możemy zobaczyć na YouTubie. Tutaj widzimy, że o 9:30 kolega uczestniczy w tak zwanym Tech Talku. No i Tech Talki to są takie wykłady, spotkania, na których wykładowca, jakiś prelegent dzieli się wiedzą z pracownikami firmy, z członkami swojego zespołu, tak? Ma to na celu powiększenie trochę umiejętności w naszym zespole albo rozszerzenie jakiejś specjalizacji. Tutaj w tym przypadku mamy Andre Iguodala, czyli takiego bardzo dobrego amerykańskiego koszykarza. Nie wiem, czego technicznego on może nauczyć pracowników tej firmy. Być może jest coś takiego. No ale jak to jest z tymi TikTokami w rzeczywistości? Przede wszystkim, jeśli na takim TikToku w naszej firmie pojawiłaby się osoba z zewnątrz, no to najprawdopodobniej byłaby to jakaś specjalistka albo specjalista w danej dziedzinie, na przykład w programowaniu, w sprzedaży, w marketingu. Raczej nie ma szans na to, że codziennie o 9 rano będzie do nas wpadała była gwiazda sportu pokroju, nie wiem, Andrzeja Gołoty i opowiadała o tym, co u niej słychać. Andrzej Gołota, professional fire. TikToki zdarzają się w polskich firmach, tylko nie są organizowane z taką pompą, są dużo bardziej kameralne, biorą w nich udział zazwyczaj tylko osoby z jakiegoś zespołu, tak? Spotykamy się w jakiejś mniejszej salce i tam przez godzinę, czasami krócej, czasami dłużej dzielimy się swoją wiedzą po to, żeby inni z niej też mogli korzystać i podnieść swoje umiejętności. I to się wlicza w czas pracy, no bo dla pracodawcy to zazwyczaj jest korzyść, że pracownicy inni mogą się czegoś nauczyć od innych, więc to dobrze działa. No ale to też nie jest standard, tak? To, że tak się dzieje w wielu firmach, to nie znaczy, że dzieje się tak w każdej firmie. No przede wszystkim, żeby móc organizować taki Tech Talk i podzielić się z kimś wiedzą, no to musimy mieć jakichś innych członków zespołu, a często pracujemy naprawdę jako jedyni, na przykład frontend deweloperzy i nie mamy innych frontend deweloperów, którzy chcieliby posłuchać o tym, co zrobiliśmy, albo którzy mogliby nam taką wiedzę przekazać, więc to też warto mieć na uwadze. Lecimy dalej. Następna rzecz. Kawiarnia. Znaczy nie wiem, czy to jest kawiarnia należąca do firmy, w której pracuje ten kolega, ale tak to jest tutaj przedstawione. Ważna rzecz, zwróćcie uwagę, że kawiarnia sprzedaje kawę temu koledze za darmo, tak? No i znowu, w polskich firmach to nie jest codzienność. To znaczy, może są jakieś firmy, które mają do dyspozycji swoją kawiarnię. Ja osobiście takich firm nie znam. Jasne, są biurowce, które mają kawiarnię w swojej infrastrukturze, ale zazwyczaj musimy tam po prostu za tą kawę zapłacić. To nie jest tak, że mamy jakieś tutaj super nowoczesne oprogramowanie, w którym wpisujemy swoje imię i dostajemy dowolną kawę za darmo. To niestety tak zazwyczaj nie działa. Najczęściej mamy w biurze do dyspozycji po prostu ekspres z kawą, albo w ogóle kawę, i czajnik i mleko w lodówce. Więc jak będziecie szukać swojej pierwszej pracy w IT, to proszę nie róbcie tego patrząc głównie na to, czy firma oferuje darmową kawę, czy nie. Ok, 10:15 mamy powrót do biurka. No i chyba się zacznie jakieś kodowanie, tak. Widzimy, że tutaj kolega zaczyna coś kodować. O 10:20 zajmuje się debugowaniem. I teraz co to jest debugowanie dla tych, którzy nie wiedzą? Generalnie jak tworzymy kod, to często zdarza się, że coś w nim zepsujemy. Nie wiem, zaprogramowaliśmy stronę internetową i nagle okazuje się, że ona nie działa. No i debugowanie to jest taki proces znajdowania błędów w naszym kodzie, który dany problem spowodowały. Jakbym to miał trochę porównać do życiowej sytuacji, no to nie wiem, wyobraźmy sobie, że samochód nie działa, zawozimy go do mechanika, no i on też patrząc na niego nie wie, dlaczego nie działa, tak? Musi zajrzeć pod maskę, musi sprawdzić, co mogło się schrzanić, no i w zasadzie można powiedzieć, że trochę debuguje samochód. I tak naprawdę debugowanie jest wielką częścią pracy programistek i programistów. Czasami zdarza się, że debugujemy coś naprawdę całymi dniami. Bywa to proces ogromnie frustrujący, no bo umówmy się, nikt raczej nie lubi szukać swoich błędów, tak? Więc jeśli oglądacie filmy, w których ktoś przedstawia programowanie jako super szczęśliwy proces i pisanie kodu przez 8 godzin dziennie z uśmiechem na twarzy, to tak nie jest, przynajmniej nie codziennie. Częściej to jest właśnie 8 godzin debugowania, walenia głową w klawiaturę w mur, klawiaturą w mur i głową w mur. Po czym okazuje się, że nasz błąd był spowodowany tym, że brakowało nam jakiejś kropki w jednej linijce. No ale ważna sprawa, bo tutaj to jest przedstawione trochę tak, że o 10:20 kolega zaczyna debugować. To nie jest tak, że codziennie mamy określony czas na debugowanie. Debugujemy wtedy, kiedy musimy. To znaczy, gdy piszemy kod i zauważamy jakiś błąd, gdy błąd ktoś nam zgłasza, ktoś z zespołu, albo co gorsza klient, no wtedy musimy zajrzeć do kodu i sprawdzić, co tam poszło nie tak. To nie jest tak, że codziennie o 10:30 będziemy sobie debugować. Czasami zdarzy się, że nie będziemy debugować przez parę dni, czasami zdarzy się, że będziemy debugować codziennie kilka razy różne części naszego kodu. Ok, no i po debugowaniu kolega wychodzi na lunch. W sumie zanim zacząłem pracę, to zastanawiałem się, jak to jest właśnie z takimi wyjściami na obiad. Czy to się wlicza w czas pracy, czy nie, jak do tego podchodzą pracodawcy. No i znowu, to zależy. Bo niektórzy pracodawcy nie dają dodatkowego czasu na lunch, to znaczy jeśli wychodzisz na przykład na lunch na godzinę, no to tą godzinę później musisz odpracować. Inni pracodawcy pozwalają na przykład wykorzystać pół godziny dziennie z 8-godzinnego dnia pracy na zjedzenie obiadu, a jeszcze inni dają wolną rękę i ufają pracownikom na tyle, że mówią okej, jakby rozumiemy, że musisz jeść obiad, wykorzystaj tyle czasu, ile potrzebujesz, ale też nie przeginaj. Powrót do biura, 12:30. I czytanie dokumentacji. Z czytaniem dokumentacji to jest trochę tak jak, nie wiem, z czytaniem instrukcji, tak? Kupujecie jakiś nowy przedmiot, powiedzmy telewizor, i zaczynacie go zazwyczaj używać i dopiero gdy coś się zepsuje albo gdy chcecie poznać jakąś nową funkcję, coś nowego wykorzystać, no to dopiero wtedy sięgacie po instrukcję. I z programowaniem jest bardzo podobnie, bo dokumentacja to jest właśnie taka instrukcja obsługi danego języka programowania, danej biblioteki, danego narzędzia. I też większość programistów zazwyczaj najpierw zaczyna coś robić, a dopiero potem sięga do dokumentacji. Jest nawet takie powiedzenie programistyczne, że parę godzin grzebania w swoim kodzie może oszczędzić Ci 3 minuty szukania w dokumentacji. I nie przejęzyczyłem się. Także tutaj widzimy, że kolega prawdopodobnie potrzebuje stosować jakąś nową funkcję swojego języka, więc sprawdza, jak to zrobić, korzystając właśnie z tej instrukcji, czyli dokumentacji. I tutaj podobnie jak z debugowaniem, to nie jest tak, że o 12:30 każdego dnia on czyta dokumentację, tylko raczej czyta ją wtedy, kiedy musi. O, to też jest ciekawe, bo widzimy tutaj w pełni wyładowane lodówki różnymi napojami, snacksami. W Polsce są firmy, które mają wyładowane lodówki snacksami i jakimiś napojami. Są firmy, które na przykład przywożą snacksy albo owoce tylko w jeden dzień i to są właśnie te osławione owocowe czwartki. Ale są też firmy, które po prostu mają tylko dyspozytory z wodą i to jest wszystko. Więc pamiętajcie o tym, że nie wszędzie będziecie mieli do dyspozycji kolkę za darmo. O, to jest w sumie mega super, bo kolega pracuje tutaj nad slajdami. Nie wiem dokładnie, jaką prezentację robi, ale to jest w sumie bardzo realistyczne, bo często patrząc z zewnątrz na branżę IT, myślimy o tym, że praca programisty to jest właśnie 8 godzin klepania kodu. Teraz już wiecie, że to nie tylko klepanie kodu, jest to też na przykład debugowanie i czytanie dokumentacji, ale często są to też inne rzeczy, takie jak właśnie tworzenie prezentacji. To mogą być prezentacje na przykład dla członków zespołu właśnie na tych talki, o których już wspomnieliśmy. To mogą być prezentacje dla członków kompletnie innych zespołów. Na przykład programiści tworzą prezentacje dla osób biznesowych po to, żeby lepiej troszkę wyjaśnić, jak działa technologia. I w drugą stronę osoby biznesowe też tworzą prezentacje dla programistów, żeby wyjaśnić im, jak działa biznes. To mogą być prezentacje na przykład na jakieś konferencje, dzięki którym firma się zareklamuje. No i generalnie, jeśli chodzi o tworzenie takich prezentacji, to zazwyczaj pracodawca również pozwala na to, żeby to się działo w trakcie pracy, no bo to przynosi mu korzyść, tak? Albo poprzez rozszerzanie wiedzy, albo przez poprawienie efektywności pracy, albo przez właśnie rozreklamowanie firmy na jakiejś dużej konferencji. Jak tak patrzę na to, jak kolega wyciąga te wszystkie słodkości ze swoich szafek, znaczy nie ze swoich, tylko ze szafek swojego pracodawcy, no to przychodzi mi do głowy, że w polskich firmach jest taki fajny zwyczaj, przynajmniej w firmach, w których ja pracowałem, ale słyszałem też o tym od znajomych i innych ludzi z branży, że przynosi się jakieś słodycze, jakieś smakołyki, gdy ma się urodziny. Ja na przykład jestem z Wadowic, więc jak mam urodziny, to co roku przynoszę kremówki, bo ludzie są mega ciekawi ich smaku. Więc może na polskim rynku IT nie w każdej firmie jest lodówka wypełniona lodami, ale za to jak czasami trafi się poniedziałek, po weekendzie, w którym parę osób miało urodziny, no to naprawdę cukier wtedy może dość srogo podskoczyć. No i 17, powrót do domu. Widzimy, że znowu tutaj kolega zabiera komputer firmowy. I nie tylko komputer. Ktoś tu chyba ma polskie korzenie. Nie, w sensie tego się nie robi raczej. Nie, nikt tak nie cebuli, a przynajmniej jak tak robi, to chyba tak, żeby nikt tego nie widział. Nie chwali się tym na filmie. No, no nie, no dobra, napisał, że oddał. Zwracam honor. Okej, no wzięcie jednej kolki na wynos jakiegoś banana czy coś jest jeszcze w porze, raczej ochrona nas za to nie zatrzyma. No i powrót do domu. Tutaj już pominąłem to, co działo się od wyjścia z pracy do tej 21:30, ale chciałem podkreślić jeszcze jedną ważną rzecz. 21:30 kolega siada do nauki. Przypominam, że jest stażystą i nie wiem, jak to wygląda wśród większości osób. Wiem, jak to wyglądało u mnie, że faktycznie jak zaczynałem swoją pracę, to praktycznie dzień w dzień po to, żeby nadgonić moje braki, też wieczorami siadałem i uczyłem się twardo. No bo z programistami i programistkami jest faktycznie tak, że my musimy szkolić te swoje umiejętności cały czas. No, nie ma tak, że raz się czegoś nauczymy i do końca życia będziemy programować w ten sam sposób. No oczywiście z biegiem czasu umiemy już coraz więcej i też poświęcamy czas na inne rzeczy, mamy inne obowiązki, tak? Zakładamy rodziny, mamy jakieś swoje zainteresowania, więc nie jesteśmy w stanie uczyć się codziennie. No ale trzeba przygotować się na to, że czasami nawet po pracy, nawet w czasie wolnym trzeba będzie się jeszcze dodatkowo rozwinąć, czegoś pouczyć. A zatem tak wyglądał dzień z życia programisty, stażysty w San Francisco. No i jeśli chodzi o przełożenie tego na polskie realia, no to super, że kolega pokazał, że programowanie albo praca programisty i programistki to nie tylko kodzenie od 9 do 17, bo to też debugowanie, to też czytanie dokumentacji, poznawanie nowych narzędzi, a często tworzenie prezentacji czy robienie w ogóle rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z samym kodem. Także na tej płaszczyźnie praca programisty i programistki wygląda dość podobnie. No ale jeśli chodzi o rzeczy takie jak spotykanie się z gwiazdami sportu, lodówki wyładowane słodyczami czy prywatna firmowa kawiarnia, no to nasza codzienność tak nie wygląda. To znaczy jasne, pewnie są firmy, które oferują naprawdę super rzeczy, ale jeśli weźmiemy wszystkie firmy IT w Polsce, no to zdecydowana większość nie daje dostępu do takich bajerów. Oczywiście jeśli macie jakiekolwiek pytania do tego, co tutaj zobaczyliście, do tego, co powiedziałem, no to śmiało zadawajcie je w komentarzach, postaramy się na nie odpowiedzieć albo w formie pisemnej w komentarzu, albo po prostu może nagrać o tym następny film. Żeby go nie przegapić, subskrybujcie nasz kanał, wtedy nie ominiecie tego nowego odcinka. I będzie to też dla nas znak, że inicjatywa, którą tutaj prowadzimy, jest ok i powinniśmy ją kontynuować. Serdeczne dzięki. No to lecimy z kolejnym filmem. Tym razem jest to dzień z życia programistki. Tutaj widzimy, że koleżanka przychodzi do pracy no, praktycznie w pół do 11. Kolega z poprzedniego filmu, o ile dobrze pamiętam, to sprawdzał maile za 15:09. I to też wiąże się trochę z tymi słynnymi elastycznymi godzinami pracy, tak? Znaczy w Polsce faktycznie większość firm takie elastyczne godziny pracy oferuje. Mało jest firm, które mówią ci, że masz być w pracy o 9, wyjść możesz dopiero o 17 i to są jedyne ramy czasowe, w których możesz pracować. Ale to nie jest też tak, że wszystkie firmy pozwalają ci pracować w godzinach, w których będziesz chciał. To, że godziny pracy są elastyczne, to zazwyczaj znaczy, że jeśli wolisz przychodzić trochę wcześniej niż inni, na przykład o 7, to możesz śmiało to robić i pracować do 15. Jeśli z kolei lubisz trochę dłużej pospać, no to tak jak tutaj koleżanka, możesz przychodzić do pracy po 10 i siedzieć praktycznie do wieczora. Chodzi o to, żeby była jakaś taka część wspólna, podczas której możesz spotkać się z innymi pracownikami, to znaczy możecie przeprowadzić jakieś spotkanie i najczęściej, przynajmniej w mojej firmie i wiem, że w wielu innych firmach tak jest, taka umowna granica to jest od 10 do 15. To znaczy to są godziny pracy, w których powinieneś być. To czy kończysz o 15, czy zaczynasz o 10, to już nie za bardzo ma znaczenie, bylebyś w tych godzinach był w biurze właśnie po to, żeby można było się ze sobą spotkać, można było jakieś sprawy przegadać. Oczywiście są też firmy, które pozwalają ci pracować kiedy chcesz, o ile to jest to 8 godzin. Czyli możesz przychodzić na przykład o 4 i wychodzić o 12. Albo możesz zaczynać o 12 i kończyć o 20. Tak więc jeśli na przykład z jakichś powodów nie możecie pracować przed południem, bo nie wiem, odwozicie dzieci do przedszkola albo macie jakieś swoje zajęcia wtedy, no to to, że w ofercie pracy są podane elastyczne godziny pracy, to nie do końca znaczy, że będziecie mogli po prostu przychodzić do pracy po południu i siedzieć sobie do późnej nocy. Także warto o to dopytać potencjalnego pracodawcy. No i znowu mamy do czynienia z bardzo ładnym designerskim biurem. Pamiętajcie o tym, że nie każde biuro w Polsce tak wygląda. Często to są po prostu zwykłe białe przestrzenie biurowe. Ale faktycznie dużo firm w branży IT urządza stanowiska pracy w formie takiego open space'a, to znaczy w takiej otwartej przestrzeni. Nie ma tutaj żadnych ścianek oddzielających stanowiska pracy, przez co można patrzeć kolegom i koleżankom w monitory, albo oni mogą patrzeć w monitory nam, do czego na początku troszkę ciężko się przyzwyczaić, ale z biegiem czasu to staje się dość normalne. No i oczywiście są też firmy, które takie ścianki oferują. Czasami nawet niektórzy pracownicy dla zachowania swojej prywatności proszą o dodanie jakichś ścianek. Niektórzy odgradzają się roślinami albo książkami, ale no cóż, tak wygląda codzienność. O, mikrofalówka. No, w polskich biurach mikrofalówki generalnie są dostępne i jak spytacie mnie o to, jak pachnie IT, to muszę wam powiedzieć, że IT pachnie odgrzewaną rybą w piątek. Bo mam wrażenie, że w każdej firmie, naprawdę w każdej jest osoba, która w piątek przynosi rybę, otwiera drzwi do kuchni i odgrzewa ją przez 10 minut i ten zapach naprawdę, niezależnie od tego, jak biuro jest skonstruowane, on się roznosi wszędzie i wszyscy to czują. Coś pięknego. Tutaj koleżanka nie pisze, co się dzieje, ale mam wrażenie, że odbywa się tak zwany stand-up. Jak sama nazwa wskazuje, wszyscy stoją. I stand-up to jest takie spotkanie codziennie, ono w założeniu jest bardzo krótkie. Wygląda to w praktyce mniej więcej tak, że każdy mówi, jak idzie mu z pracą, tak opisując to bardzo krótko. To znaczy mówi, czy skończył już rzeczy, nad którymi pracował, czy ma z czymś problem, tak żeby cały zespół był poinformowany o tym, jak idzie mu z pracą. No bo jeśli jest coś, co ja robię i nie idzie mi z tym, trafiłem na jakieś problemy i to potencjalnie może zablokować innych członków zespołu w ich pracy, no to dobrze, żeby oni o tym wiedzieli. I teraz, żeby mieć pewność, że wszyscy to usłyszą, to nie wstajemy na open space'ie i nie mówimy, hej, mam problem z tym, albo nie zostawiamy, nie wiem, jakiejś notki na tablicy, tylko właśnie od tego jest takie pseudooficjalne spotkanie zwane stand-upem, na którym informujemy wszystkich, jak nam idzie. Ta nazwa stand-up nie jest przypadkowa, no bo tak jak widzicie, wszyscy stoją. Chodzi o to, żeby jak najszybciej z takim spotkaniem się uwinąć, no bo jak się stoi dłużej niż 5 minut, to każdy zaczyna się wiercić, chce już wracać na swoje miejsce pracy, więc no chcę to szybko odbębnić i o to chodzi. I naprawdę ma to sens, bo w swojej pierwszej pracy pamiętam, że robiliśmy stand-upy, ale to były tak naprawdę takie sit-downy, bo siedzieliśmy w takiej salce z mega wygodną kanapą i te stand-upy czy tam sit-downy zamiast trwać 5 minut, to czasami potrafiły się przeciągnąć no na prawie godzinę, bo tak się rozgadywaliśmy, nikomu nie chciało się wstawać i wracać do biurek. Oczywiście rozmawialiśmy na tematy związane z pracą. Okej. Wspólny lunch. Jasne, to się zdarza. Jeśli macie swój zespół, macie w nim dobre relacje, to często wychodzi się razem na lunch, często chodzi się razem coś zjeść, często nawet spędza się czas wspólnie po pracy. Ale no też musicie być świadomi tego, że to nie zawsze tak wygląda, no bo czasami nawet ciężko zgrać się czasowo, żeby zjeść lunch o tej samej porze. Nie mówiąc o tym, że niektórzy nie chcą za bardzo spędzać 1,5 godziny na lunchu i zostawać potem dłużej w pracy, tylko chcą po prostu zjeść szybko ten swój makaron, który mają z wczoraj, albo kotleta z niedzieli i skończyć pracę o 17:00, wrócić do domu, do rodziny, do dzieci. Więc to się czasami zdarza, bo warto dbać o integrację. No ale są zespoły, które na przykład w ogóle ze sobą nie wychodzą i każdy tam, nie wiem, chodzi na obiad osobno. Też jakby przychodząc do nowej pracy nie do końca mamy kontrolę nad tym, do jakiego zespołu trafimy. Jasne, możemy trafić do zespołu bardzo zintegrowanego, który wszędzie ze sobą wychodzi, ale możemy też trafić do zespołu, którego członkowie po prostu spędzają ten czas poświęcony na posiłek osobno. No i mamy jakieś pisanie kodu. W sumie dziwię się, że tego nie zakryła, bo... ale okej, przejdziemy do tego za chwilę. Co, już do domu? 17:40? To tak nie za dużo tego kodu było napisane. Znaczy ja rozumiem, że tutaj w takim filmiku pokazującym dzień z pracy raczej nie ma co pokazywać, że przez parę godzin pisze się kod. No ale właśnie to może czasami troszkę źle wpłynąć na odbiór naszego środowiska z zewnątrz. Bo po oglądnięciu tego filmiku to trochę wygląda tak, jakby koleżanka napisała parę linii kodu i to była jej cała praca przez ten dzień. A na pewno tak nie było. Ona na pewno spędziła więcej czasu na programowaniu, tylko nie miała po co tego tutaj pokazywać, bo to niestety nie jest aż tak ciekawe, jak te przebitki, które tutaj ma. Okej, przejdźmy do trzeciego filmu, tym razem do dnia z życia programisty Twittera, czyli już tutaj mamy do czynienia z konkretną firmą, z Twitterem, też wielką firmą, z wielkim budżetem, więc już widzę, że możemy się spodziewać dość wypasionego biura. No i to jest chyba stołówka. Tak, widzimy dostępne owoce na bufecie śniadaniowym. No akurat owoce to, tak jak powiedzieliśmy, jeszcze jest coś, co w polskich firmach się zdarza. To znaczy są świeże dostawy, można sobie zgarnąć jakiegoś bananka na śniadanie, jest to całkiem spoko. Ale bufety, na których możemy dobrać praktycznie dowolną kombinację śniadania, no to już raczej rzadziej. Pewnie są jakieś stołówki w wielu biurowcach, ale zazwyczaj są one płatne. To nie jest powszechne, że można sobie za darmo zjeść śniadanie w firmie w polskiej branży IT. No i on zaczyna dzień od kodowania. Tutaj widzimy, że ma wyblurowany ekran. Zrobił to dlatego, że no nie za bardzo jako programista konkretnej firmy może pokazać kod, na którym pracuje, no bo to jest własność intelektualna tej firmy, prawda? To, co on wytworzył. Ona mu za to płaci, żeby to robił, więc on nie może sobie wrzucać kawałków tego kodu na YouTube'a. Więc jeśli w filmikach dotyczących programowania widzicie coś takiego, to właśnie z tego powodu. Niestety programiści no nie mogą się tym dzielić ze światem. Okej, pomoc od kolegów. Tutaj jest sytuacja trochę podobna jak w pierwszym filmiku z debugowaniem i z czytaniem dokumentacji. To znaczy nie ma raczej określonej godziny na uzyskanie pomocy od kolegów, prawda? Czasami potrzebujemy uzyskać tę pomoc w konkretnym momencie i wtedy prosimy kolegów i koleżanki o to, żeby nam jej udzielili. Tylko tutaj z kolei nie jest tak, że w dowolnym momencie podchodzimy do kolegów i koleżanek, przerywamy im pracę i prosimy o pomoc. No bo chodzi o to, że czasami bardzo zagłębiamy się w jakiś problem, skupiamy się na nim mocno, no i jeśli ktoś by nam wtedy przeszkodził, to wybiłby nas z rytmu i stracilibyśmy cały czas, który poświęciliśmy na dojście do tego miejsca. Dlatego zazwyczaj pisze się na jakimś komunikatorze, czy ta osoba, od której chcemy uzyskać pomoc, ma teraz czas, bo chcieliśmy z nią pogadać. Także jeśli dopiero będziecie stawiać swoje pierwsze kroki w IT, to pamiętajcie o tym, żeby nie być takim naparczywym w stosunku do innych kolegów, nie przerywać im pracy, tylko raczej spytać o to, czy mają teraz chwilę i mogą ją poświęcić na to, żeby nam pomóc. O, widzicie? Tu są przezroczyste ściany w salkach konferencyjnych. To też firmy robią po to, żeby podnieść tak zwane transparency, czyli przezroczystość. Transparentność. To znaczy chodzi o to, żeby pracownicy nie myśleli, że coś jest przed nimi ukrywane. Wszystko powinno być dostępne dla wszystkich porówno. W praktyce wygląda to często inaczej, ale cóż, pozory trzeba stwarzać. No i tutaj ponownie darmowa stołówka, zakładam, że kolega za to nie płaci, jako że Twitter to dość duża firma, więc pewnie oferuje to wszystko za darmo, jak większość firm w Dolinie Krzemowej, jak praktycznie żadna firma w Polsce. No i jedzonko na tarasie. Wyobraźcie sobie coś takiego w Krakowie w zimie. Po prostu musielibyśmy chyba na wyjściu z budynku dostawać jeszcze maczetę, żeby przebić się przez smok na tym balkonie. Już do domu? A nie, jeszcze spotkanie. No właśnie, 14 to jest chyba taka najbardziej typowa godzina spotkań. Wszyscy są już po lunchu, jeszcze nie za bardzo rozkręcili się ze wznowieniem pracy, więc jest czas na to, żeby się spotkać. W każdej salce konferencyjnej jest zawsze telewizor, z którym nikt nie potrafi się połączyć. Tak samo jest z projektorem. To jest taki szkopuł branży IT, że pomimo tego, że w salce siedzi czasami 15 informatyków, to projektor i tak nie działa. Wiele osób z branży IT narzeka na to, że muszą spędzać czas na nieefektywnych i nieproduktywnych spotkaniach. A co gorsza, kultura wielu firm nie pozwala za bardzo na to, żeby z takich spotkań wyjść. Może nawet nie tyle co kultura, co po prostu taka nasza mentalność, że choćby się nam nie wiem jak nudziło, choćbyśmy byli nie wiem jak bezużyteczni na tym spotkaniu, to i tak będziemy tam siedzieć. O, stół do ping-ponga. Stół do ping-ponga to jest akurat coś, co w wielu polskich firmach znajdziecie. Dla wielu osób przerwy, a w szczególności wysiłek fizyczny naprawdę pomagają z efektywnością. Także stoły ping-pongowe nie zajmują jakoś specjalnie dużo miejsca. Można je rozłożyć, pograć sobie ze znajomymi. To też wpływa fajnie na integrację. Jasne, nie ma ich we wszystkich firmach, ale jest to coś, co gdzieś przez nasz polski rynek się przewija. Tylko tak jak mówię, pracodawcy są z tym ok, jeśli poświęcacie na to, no nie wiem, krótką przerwę, tak? A nie robicie sobie turnieje codziennie, no to tak nie wygląda raczej, nie ma szans na to, żebyście 3 godziny dziennie spędzali na ping-pongu. O ile nie chcecie siedzieć w pracy na przykład do nocy i odrabiać tego, co przeodbijaliście w trakcie dnia. No i tak, zmiana miejsca pracy. No bo jeśli ktoś pracuje na laptopku, to nie musi cały czas siedzieć przy swoim biurku, lubi zmienić otoczenie, lubi pójść do kuchni albo do jakiegoś chill zone'u czy strefy ciszy, które też często są dostępne w tych fancy biurach. Czasami w takich mniejszych polskich biurach czy mniej bajeranckich polskich biurach one też są dostępne. Można po prostu nawet wyjść do kuchni i coś sobie tam porobić. No i co? Pakowanko, banan zwinięty, można iść. Nie no, tak jak powiedziałem, zwinięcie banana jest jeszcze ok. To był 3. i ostatni film, który wspólnie oglądaliśmy. Mam nadzieję, że rozumiecie, że moim celem absolutnie nie była w żaden sposób krytyka autorów tych filmów. Wręcz przeciwnie, jestem im mega wdzięczny, bo stworzyli super content pokazujący, jak w ich przypadku wygląda praca programistów i programisty. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do tego, o czym mówiłem, co zobaczyliście, to śmiało zadawajcie je w komentarzach, my postaramy się na nie odpowiedzieć albo poruszyć te kwestie w następnych odcinkach, więc koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie pominąć odcinków, gdy już się pojawią. A na dzisiaj to już wszystko, serdeczne dzięki za oglądnięcie do końca i do następnego razu. Pa!